11 listopada, wielkie święto co roku, w tym roku jeszcze większe, bo świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, a przy takim wyjątkowym dniu wyjątkowy gość, a w zasadzie gospodarz, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, no, historia nam woła, krzyczy w zasadzie w 11 listopada, by podsumować pewne procesy w państwie, by podsumować zasięg czy skalę naszej niepodległości, suwerenności. Jak pan czyta naszą niepodległość w roku 2018, 11 listopada? Jesteśmy w dobrym miejscu, mogliśmy osiągnąć więcej, a może jesteśmy po prostu, jak niektórzy chcą, w złotym wieku i świętujemy dekady, które nie powtórzyły się i nie powtórzą prędko. Nie przesadzałbym z tym złotym wiekiem. Wiele pracy przed nami. Mogliśmy lepiej wykorzystać, w moim przekonaniu, mogliśmy lepiej wykorzystać to, co wydarzyło się po 1989 roku, ale też są osiągnięcia, to trzeba uczciwie przyznać. Teraz należy zrobić wszystko, żeby zdynamizować rozwój naszego kraju, żeby zrzucić te obciążenia, które są związane z patologiami różnego rodzaju, z nadużyciami. Przede wszystkim chociażby to, co teraz jest wyświetlane przez Komisję do spraw nadużyć związanych z VAT. No, brak wpływów do budżetu, te pieniądze były wyprowadzane z budżetu państwa. To wszystko trzeba wyświetlić, trzeba pokazać, ale przede wszystkim trzeba doprowadzić do tego, żeby te mechanizmy nie działały, żeby państwo polskie nie było państwem z dykty, żeby było rzeczywistym państwem, które stoi na straży praw obywatelskich. Prawa chociażby do obrony, prawa, bo to jest mój obowiązek, praw związanych do rozwoju gospodarczego. Bezpieczeństwo jest jednym z kluczy. Dlaczego? Dlatego, że bez bezpieczeństwa, bez poczucia bezpieczeństwa niemożliwy jest rozwój, zarówno społeczny, jak i gospodarczy. Stąd nasze wysiłki związane, moje wysiłki związane z tym, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze. Zorganizowałem dodatkową, nową dywizję ulokowaną na wschód od Wisły. Doprowadziłem do tego, żeby Wojsko Polskie, to jest proces, ten proces się rozpoczął, było wyposażone w nowoczesny sprzęt, tu myślę o kupieniu systemu Patriot, ale także kolejnych programach, no i Wojsko Polskie musi być mocniej osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, a więc to wszystko stanowi o naszej przyszłości, a 100 lat temu rzeczywiście wybiliśmy się na niepodległość. Wynikało to z wielu procesów, ale niewątpliwie też ważnym elementem było poczucie patriotyzmu. I ja z ufnością i z nadzieją patrzę na to wszystko, co dzieje się dziś, szczególnie wśród młodych Polaków, którzy są bardzo patriotyczni, którzy są gotowi poświęcić swój czas, żeby służyć ojczyźnie. Myślę tu na przykład o Wojskach Obrony Terytorialnej, ale także o klasach mundurowych, o tej młodzieży wspaniałej, która chce związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Myślę tu właśnie o takim renesansie patriotyzmu. To jest niezwykłe zjawisko. Ono 100 lat temu pozwoliło nam na wybicie się na niepodległość, a później w tych bardzo trudnych czasach II wojny światowej i dominacji komunistycznej pozwoliło nam przetrwać jako naród. Zerkam, panie ministrze, na foldery, które przygotował resort obrony narodowej. Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej. To foldery zachęcające właśnie tych młodych ludzi, o których pan wspomniał, do wstępowania w szeregi armii. Co dzisiaj dla młodego człowieka powinna oznaczać armia, pana zdaniem, w świecie, w którym no, nie ma wojen w naszej części Europy, w naszej części świata, w której tak naprawdę ewentualny konflikt zbrojny jawi się jako no, coś, mamy nadzieję i daj Boże, nierealnego, niemożliwego w Europie Środkowej? Ja myślę, że to jest pasjonujące zajęcie. To jest służba dla innych. To jest też możliwość rozwoju własnego. Zarówno jeżeli chodzi o wykształcenie, jak i jeżeli chodzi o kontakty międzynarodowe, Wojsko Polskie jest aktywne. Jesteśmy w Europie, na Łotwie, w Rumunii, w Kosowie, w Bośni i Hercegowinie, jesteśmy w Afganistanie, jesteśmy w Iraku, a więc ta aktywność jest. Niewątpliwie też wspólnie ćwiczymy z wojskami amerykańskimi, z wojskami NATO, a więc to są doświadczenia unikalne. To są doświadczenia, które dają nam gwarancję bezpieczeństwa, dlatego że podnoszą poziom wyszkolenia Wojska Polskiego. Co też moim zdaniem przyciąga? Przyciąga również fakt,
realizacji własnych dążeń, własnych celów. Mnie fascynuje postawa ludzi, którzy przystępują do Wojsk Obrony Terytorialnej. Przecież nie muszą poświęcać własnego czasu, a poświęcają własny czas, żeby się szkolić, żeby być gotowym do reakcji nie tylko w sytuacji zagrożenia wojennego, ale także w sytuacji klęski żywiołowej. Oni są pierwsi, oni służą swoim sąsiadom, pomocą, służą swoim rodzinom. To jest fenomen i traktuję to jako zadanie, żeby przenieść ten fenomen do wojsk operacyjnych. Właśnie, bo Wojska Obrony Terytorialnej stanowią uzupełnienie wojsk operacyjnych, ale zasadniczym trzonem obrony polskiej, systemu polskiej obrony są wojska operacyjne. Uważam, że jest to wielka szansa dla młodych ludzi, dlatego zależy mi na tym, żeby wojsko wychodziło do ludzi, stąd te mobilne punkty rekrutacyjne, stąd cała kampania Zostanie Żołnierzem Rzeczypospolitej. Działa ta kampania? Od razu dopytam, są pierwsze pozytywne reakcje? W ciągu krótkiego czasu, na przykład w Lublinie, kilkadziesiąt osób przystąpiło do Wojska Polskiego. Ja zainaugurowałem całą kampanię w Lublinie. Tam w ciągu kilku dni 50 osób zgłosiło się do wojska. Bardzo się cieszę z tego, ale to tylko fotografia, to tylko fragment, a chodzi o cały system. Też zależy mi na tym i tak są skomponowane te grupy, które rozmawiają z kandydatami do wojska, żeby w nich znajdowali się żołnierze, którzy przeszli swoją służbę w różnych miejscach, byli w kontyngentach wojskowych, którzy wiedzą, co to jest wojsko, którzy opowiedzą o tym, z czym związane jest wojsko. I to powinno zaprocentować bardzo pozytywnie. To jest model kampanii na wzór kampanii rekrutacyjnych w Stanach Zjednoczonych. I to działa. Jestem o tym przekonany, że ten system spowoduje wzrost zdolności obronnych naszej ojczyzny. Wspomniał pan, panie ministrze, o tym, że nasza niepodległość, nasza suwerenność jest bardzo ważna w perspektywie naszych sojuszy z naszymi partnerami zachodnimi. Jak pan czyta dzisiejszą, no trochę niepewną mapę Europy i świata, gdzie spore zmiany szykują się i w Niemczech, i we Włoszech, i zapewne we Francji, Wielkiej Brytanii. No ten stary porządek, który znamy, czy lubimy, to już inna kwestia, z lat 90., 2000., nie wiem, czy odchodzi do lamusa, ale na pewno mocno się zmienia. Rzeczywiście, to jest trafna uwaga. Zresztą kiedy na wstępie mówiłem o tym, że zapewne nie wykorzystaliśmy wszystkich możliwości przez te lata od 1989 roku, to miałem na myśli, że to był czas spokoju i wówczas należało ten czas wykorzystać do budowy silnego Wojska Polskiego. Nie zrobiono tego. To błąd. My ten błąd naprawiamy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ten błąd naprawia, gdyż to nawet abstrahując od zagrożeń, bo one były, są i będą, ale pozycja międzynarodowa każdego państwa jest tym silniejsza, im silniejsze ma wojsko. Bo wtedy wiadomo, że liczy się ten kraj na arenie międzynarodowej, że może uczestniczyć w różnego rodzaju przedsięwzięciach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Właśnie dla nas niezwykle istotna jest nasza obecność w NATO i relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są naszym głównym sojusznikiem, których potencjał jest najwyższy. Stąd przeznaczamy 2% PKB na obronność, stąd modernizujemy wojsko, stąd dbamy, żeby było liczniejsze. Mamy świadomość tego, że bardzo ważne jest osadzenie w sojuszach, ale niezwykle istotne jest to, żeby Wojsko Polskie miało większy potencjał. A więc, żeby było liczniejsze i żeby dysponowało nowoczesnym sprzętem. A martwią pana te zgrzyty na linii Waszyngton-Bruksela, Waszyngton-Berlin, no też między naszymi sojusznikami z Europy właśnie i z Atlantyku, bo no, w szerszej perspektywie to również uderzenie też w polskie interesy, w polskie poczucie bezpieczeństwa. Mamy wszyscy tego świadomość, że interesy w Europie są różne, że są państwa, które większą wagę przywiązują do wschodniej flanki, to my, ale państwa nadbałtyckie, Rumunia, na przykład, to podaję przykładowo, no i są państwa, które są skoncentrowane na południu, na kryzysie migracyjnym, na przeciwdziałaniu tym zagrożeniom. Spoiwem jest Sojusz Północnoatlantycki z rolą bardzo, zresztą dobrą rolą, ja to bardzo pozytywnie oceniam tę rolę, z rolą Stanów Zjednoczonych, stąd nasze zabiegi już dwustronne. Ze Stanami Zjednoczonymi, których celem jest doprowadzenie do stałej obecności wojsk amerykańskich
w Polsce, dlatego że ta obecność odstrasza, niewątpliwie odstrasza potencjalnego agresora. Panie ministrze, to na koniec dopytam o życzenia dla Polski, dla Polaków z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Czego powinniśmy sobie życzyć w tym wyjątkowym dniu? Powinniśmy sobie życzyć przede wszystkim tego, żebyśmy utrzymali naszą wspólnotę narodową, żebyśmy utrzymali naszą tożsamość, żebyśmy pamiętali o naszych przodkach, o tych, którzy oddawali życie za wolną Polskę, żebyśmy nie ulegali różnym nowinkom, które mogą nas zwieść gdzieś na boczny tor, żebyśmy byli świadomi dużego potencjału, jaki niesie z sobą polskość. Warto być Polakiem. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Słyszę takie słowa w rozmowie na przykład ze zwykłymi żołnierzami. Pytam, dlaczego pan wstąpił do wojska? I odpowiedź najczęściej słyszana przeze mnie jest taka, bo chciałem służyć Polsce, bo chciałem służyć wspólnocie narodowej, wspólnocie, polskiej wspólnocie państwowej. I to mnie buduje. A więc ja myślę, że powinniśmy odważnie patrzeć w przyszłość z pełną świadomością tego, że jesteśmy dużym narodem, że jesteśmy narodem o bardzo bogatej historii, że warto być Polakiem. Lepszej puenty naszej rozmowy nie będzie. Minister Mariusz Błaszczak, szef resortu obrony narodowej, dziękuję pięknie, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję widzom telewizji w Polsce.pl i zachęcam do pozostania razem z naszą telewizją. Za moment kolejne punkty programu.